Wracamy z serią grania w wasze levele w Super Mario Maker. Także zacznijmy może od kodu podanego pod ostatnim filmikiem, tak? Tak jest. Użytkownik Kamil Blaza podał swój poziom. Wpisujemy B86D 40 006 nie, A9 E530. Jedziemy. Tak. Crazy bills, szalone rachunki. Około 11,6% pass rate. No zobaczymy, próbujemy. Ja już widzę jeden kolec na początku. I trzy gwiazdki, tak? Użytkownik dostał, na pewno dostanie od nas kolejną. No. O, szybko straciłeś ten helmet. Wow, latający Mario. O Jezus Maria! O Jezus Marian, gdzie ty lecisz? Dobra. Nie byłem. Nie wygląda to na razie jakoś bardzo hardkorowo. Nie, nie, bardzo hardkorowo nie. Aha. Ojej. Dobra. Dobry pomysł. Już wiem, o co chodzi. Straciłeś czapeczkę. Om. Tak, to chyba się nie opłaca w ogóle tej czapki brać. To też się nie opłaca. To też się nie opłaca. Chociaż skąd wiesz, no czapeczka chroni cię tak samo jak duży. Nie wiem, czy jestem taki słaby, czy... A! Karma. Czy po prostu ciężki dzień w robocie dzisiaj był? Lecimy dalej. Nie, ale widzę, że nie byłem pierwszym. Skąd wiesz, może to było w wyniku ryby? Mario Kamikaze? Tak, żółw z nagła wychodzący. Zdeptany przez żółwia. Wow, ale się pozbyłeś profesjonalnie tej ryby. Dobra, teraz muszę specjalnie... Nie, no chcę przegrać, ej! No. Kiedy chcę przegrać, to nie mogę. O! Ja, jesteś dziwny Mario na profie. Dobra. Nie trać dziwnego Mario. Postaram się. Co się tak modlisz? O fuck. Nie no, to czapeczki są. Czego ty się boisz? On lata. Chyba inaczej się steruje tym dziwnym Mario. Tak, on wyżej skacze mi się wydaje. Wow! To było znaku. Skadajmy. Nie. Ale już daleko. Już dobrze ci poszło, ale możesz już nie trafić na dziwnego Mario i nie będziesz tak daleko skakał. No, to szkoda. Bardzo szkoda. Tak mega szkoda, jesteś już nie. Taki. Nie. Chcę przegrać. Chcę przegrać, hej. Nie. Dobra, lecimy dalej. Przegrałeś, tak jak chciałeś. Ale ja wiem, że ten level jest do przejścia. No jest, na pewno. On jest ładny, przyjemny, jest do przejścia. Znaczy, na pewno karze za nieumiejętność grania, a nie za przypadki losowe. Co oceniamy na plus? Bo jednak w społeczności brakuje takich leveli, co uczą i edukują. No. I się nie dowiesz, co to...
Wow! No to było fajne. Takie niespodzianki lubię. To było szybkie. Ale chyba tymi ognistymi nie pokonasz buletów. Buletów niestety. Nie mam pojęcia, co ty robisz. Ryby pokonasz, ale fajnie szybko wylatują z tych. Wiedziałem. To nie doskoczysz po prostu, tam. Tak, trzeba po prostu pojedynczo skoczyć. To znaczy, jakbym przyspieszył, to bym skoczył, ale... Zbyt ryzyko. Tak jest. Co to jest, speedruna robisz? Nie ciekawicie, co jest pod znakiem zapytania? Nie ciekawię. No, połowy jest sporo, ciekawek jeszcze dalej. No, zakładam, że to już mogło być tuż przed końcem. Myślisz? No. Dasz radę, wiesz, w ciebie. Nie poddawaj się. Wow! Dobra, nie spędziłeś tam. Jest poziom trudności ciężki, dzięki. Nie! On się tak ślizga cholernie. Cieszę się, że to nie Luigi. Luigi się bardziej ślizga. Też psychicznie nie wyrobił. No tak. O to też chodziło? To było moje waterlo. Nie! Czy ja to kiedyś przejdę? Tak. Jeżeli zanudzimy widzów, zanudzimy. Ja sądzę, że im częściej bardziej kreatywnie przegrywasz, tym mają większą radochę. Dobra, zobaczymy. Się objawia niezdecydowanie. Ale spoko, już absolutnie wymistrzowałeś sobie początek. Ale absolutnie się nie wkurzaj, bo jak się wkurzysz, to... Mówiłam, sprawdź znak zapytania. Znaczy, mam nadzieję, że teraz to przejdziesz i już nie będziesz musiał drugi raz to sprawdzić.
teraz twoja ulubiona sekcja? Jeszcze tak mnie upokorzyło na koniec, że się zmniejszyło. Kara za wszystkie łososie, jakie zjadłeś. Niczym mały kończasty Mario. To nie było dobrze. I zrezygnowałeś świadomie ze znaku zapytania. Tak, i tak bym mógł podbić się z... Mógłbyś, straciłbyś to najwyżej to. No tak, ale no właśnie, a końce są tu cenne dosyć. Jeżeli coś z dołu podbijesz. No. Ja pielniczę. Jezu! Ach, ja! Nie, ale to jest do przejścia. Ja już widzę tą oczywiście, szansę. Oczywiście, że jest do przejścia, ale to była najbardziej epicka śmierć w Mario. Przepraszam, że się z ciebie śmieję. Nie, to po prostu nie można myśleć. Tu trzeba napierdzielniczać, nie? Prosto w żółwia. Tak. Ale to akurat taki dobry level na dzisiaj, bo nie jest hardkorowy. Nie, jest świetny. Naprawdę to jest super, chyba najlepszy level, który otrzymaliśmy do tej pory. Wow, ale teraz masz kombo, nie zmarnuj tego. Gwiazdkę. To w ogóle jest skandal, że to ma tak mało gwiazdek. To prawda. Zdecydowanie cenię takiego typu levele niż speedrunne. Muszę wysłać serduszko w podziemce. Także ponieważ filmik już trwa ponad 13 minut, to już jest ostatni dzisiaj level, który testujemy. Pierwszy i ostatni. Dzięki wielkie, piszcie w komentarzach, czy wam się podobało i podawajcie swoje ID swoich leveli. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia wkrótce. Hej! Hej!